Dzień dobry. Wróciłem wczoraj ze strojenia Krystyny i co na strojeniu? Co nam Krysia pokazała? I oto... Kurwa, gdzie jest Krystyna? Nie ma! Nie ma Krystyny! Już wyjaśniam, co się stało. Otóż... Wstępnie... Był problem z wtryskami, bo ja zajebałem się mułem i podałem zły przepływ, bo podałem 560 cc, a to się okazało, są 440 cc. Na szczęście Przemek to ogarnął i zrobił, ale też nie miał danych od map sensora i te wartości tego ciśnienia barycznego cały czas pokazywały jakieś bzdury. Więc siedziałem 3 dni we Wrocławiu, w sumie to siedziałem w KFD cały czas. Nagrywaliśmy z prezesem różne rzeczy. No i doszedłem do wniosku, Przemek mówi, no, że nie zrobi tego w ten dzień, więc ja uznałem, że wracam pociągiem do domu, a jak będzie gotowa Krysia, to mi da po prostu znać, coś ogramy. Ale zapewnił mnie, że wszystko będzie okej, tylko trzeba czasu na takie strojenie dokładne, no i dużo, dużo, dużo paliwa, szelasetki. W międzyczasie, będąc w KFD, nagraliśmy różne takie, zresztą ktoś nie ma Instagrama mojego, to zapraszam naprawdę, bo tam wszystko jest, co się działo przez ostatnie parę dni lub na KFDCO czy na KFD. Nagrywaliśmy różne takie scenki spontaniczne i powiem szczerze, całkiem fajnie nam to wychodzi. Oczywiście dostałem od prezesa auto służbowe Toyota Aygo potężną, zresztą macie filmik. Panie, ja to czuję! To jak, to ja za Krystynę się zamienię. Tak, zamianę robimy. Ja daję Chryslera i biorę. Pojemność jaka tu jest? 0,6. U mnie też, 5,7. No. Się zgadza. Tyle co u ciebie jest spryskiwacza. Jest, interes, dzięki. Jak się prezes zmieścił? A jak się auto przechyliło? Ale jak siadłeś, to zaczęło się cipić. Zobacz, jak auto jest przechylone, zobacz. Prezes również uraczył mnie bardzo dobrą whisky. Zjedliśmy pyszne kanapki dzień po dniu. Także jakoś ten czas leciał, ale trzeba było wracać. Niestety wracać bez Krystyny. To oczywiście spóźnienie się na pociąg, ale okazało się, że to pociąg się potem spóźnił 19 minut, więc miałem czas, żeby do niego dobiec. Wyobrażacie sobie, jak biegłem z tym plecakiem, kurwa, przez peron we Wrocławiu. Wczoraj był Janek Błachowicz na treningu, mnie nie było, ale powiedziałem, że może przyjść, klucze dostanie, także czym chata bogata. Trochę szkoda, myślałem, że zbijemy pionę, bo nie wiem kiedy znowu będzie, ale będzie, to na pewno wpadnie, bo co Janek tu będzie, to będzie wpadał na treningi do wagona. Siema, słuchajcie, ja trening siłowy w Cieszynie, czyli w moim rodzinnym mieście, nigdzie indziej, tylko u wagona. Także trudno. Czekamy na Krystynę, na jakiś tam sygnał. Potem wsiądę w PKP i jadę po Krysie. A dzisiaj trening, w sobotę mamy grill, piwerko, czyli dzień jak co dzień. O, ty profesjonalne odgrodzenie, żeby nam z klimy nie spierdalało. Tutaj, o, te plecy potężne, ja pierdolę. Z przodu jest sześciopak, ale wam jeszcze nie pokażę, bo Krystian buduje formę, kurwa, na lato. Ile mamy? 21. Chłodzić, chłodzić tu. Ja słyszałem, że dobry gospodarz trzyma konia pod dachem. No bo, a brzuch podobno to jest oznaka dobrobytu. Także czym ty się przejmujesz? Znaczy, przyjdą czasy, gdzie inni będą robić zapasy, a ty będziesz czerpał ze swoich. Kurwa, spasło się, czy powiem tam.
robię tak powoli, to mnie nabiera ręka. Koźwa, ta klima to jest naprawdę mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. My to zrobimy. O, tak. Zrobię jeszcze jedną taką samą piątkę podchwytem, tylko wezmę sobie 20 kg do pasa, taką piąteczkę, potem jedna seryjka nachwytem z 10 ruchów, spróbuję coś powyciskać, no, ale też nie wiem, czy to jest dobry pomysł, więc ewentualnie delikatnie, tudzież jakieś hantelki, biceps, triceps, no a w poniedziałek już jadę do ortopedy i do Marka, także potem będziemy myśleć. Jak już bóle ustąpią, to zajmiemy się muscle-upami. Kurwa, zrobię to kiedyś. Pozwólcie, że będę sobie robił takie niepewne ruchy, żeby nie prowokować tego bólu. Ała, kurwa! Kurwa, jak to mam zabrać, no. Chyba pierwszy raz skorzystam z wersji, z opcji slow-mo na sraj gównofonie i nagram sobie, jak ta ręka pracuje w porównaniu do ręki lewej w wyciskaniu na hantle w pół ruchu i potem w ruchu dynamicznym do udanego lub nie, zablokowania.
Dobra, szybciutko jakąś super serię łapym bicepsu z 20 ruchów. Tak samo na hantli i spoko będzie. O. I teraz z 19 stopni na 33. Ja pierdolę, tu jest barzuk. Ja pierdolę. Ej, dobra, nie ma co się z tym pierdolić. Coś tam zrobione. Lepiej będzie, jak przestaną mnie te bóle napadać, bo... Ale tu się, kurwa, robi forma! Cały czas natural. Kurwa, powiem te peptydy. Dobra rzecz, tylko trzeba prolaktynę iść zbadać. Bo spada częstotliwość kopulacji. Trzeba iść prolaktynę zbadać. Nara.